Taki bal w gminie Żarów odbywa się nieprzerwanie od ponad 21 lat. Spotykają się tutaj sołtysi wraz z aktywnymi i zaangażowanymi mieszkańcami swoich sołectw, aby podsumować rok społecznej pracy i uroczyście rozpocząć kolejny. Wszyscy w tym roku spotkali się na świetlicy wiejskiej w Wierzbnej w sobotę 16 stycznia, aby tam balować do białego rana. W tym roku współgospodarzami balu sołtysa byli mieszkańcy Wierzbnej, którzy dołożyli wszelkich starań, aby impreza była udana dla wszystkich uczestników. Wszystko idzie zgodnie z planem. Mam nadzieję, że się naprawdę wszystko uda i będzie cudowna, wspaniała, niezapomniana zabawa. I wszystkie wioski będą nam tego balu zazdrościć aż do następnego. A jak frekwencja na dzisiejszej imprezie? Dużo zapowiedziało się osób? No jest około 130 osób je będzie. Która wioska jest najliczniejsza? Oczywiście Wierzbna. Chociaż nie do końca, ponieważ chyba jest Mikoszowa. Tak mi się wydaje, że z Mikoszowa jest chyba więcej osób. Tak jest. A jakieś specjalne atrakcje zostały zaplanowane na dzisiejszy wieczór? Ja myślę, że atrakcją będzie na pewno taniec z sołtysem i taniec z rabą. A co ty na dzisiaj? Jakieś specjały są szykowane na dzisiejszy wieczór? Specjały kuchni polskiej. Całkiem tradycyjne dania, takie, które naprawdę goście lubią i zawsze doceniają. A jak z frekwencją? Dopisuje dzisiaj? U nas, nie chwaląc się, dopisuje zawsze frekwencja. Zawsze mamy komplet gości i w dniu dzisiejszym również jest tak, że niestety czasami musimy odmawiać tym, którzy jeszcze chętnie by przyszli, ale z braku miejsc nie ma takiej możliwości. Czyli sala będzie dzisiaj pełna? Będzie na pewno i liczymy na to, że wszyscy się będą świetnie bawić. Nad przebiegiem całej uroczystości czuwali nie tylko mieszkańcy sołectwa, ale przede wszystkim pracownicy Żarowskiego Urzędu Miejskiego. Oficjalnego otwarcia balu sołtysa dokonał burmistrz Leszek Michalak wspólnie z radną Zuzanną Urbanik, sołtysem Wierzbnej Stanisławem Legiejewem oraz Gabrielą Nastałek-Żygadło z Urzędu Miejskiego w Żarowie. Proszę Państwa, ten moment, na który wszyscy czekamy. Sołtys Stasiu Legiejew ogłosi za chwileczkę dzisiejszy bal do otwarcia. Zabawa trwała do białego rana, a wśród gości nie zabrakło przede wszystkim tych, którym dedykowano ten bal, ale także przedstawicieli poszczególnych miejscowości. Pyszczyna, Krukowa, Bukowa, Pożarzyska, Mrowin, Łażan, Kalna, Marcinowiczek, Mikoszowej, Przyłęgowa, Mielęcina, Imbramowic i Wierzbnej. Zabrakło jedynie reprezentantów Siedlimowic, Bożanowa, Gołaszyc i Zastróża.